Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dzisiaj przed nami rolerka elektryczna Ultimate Speed firmy Grizzly Tools, dostępna w Lidlu, oraz Renault Clio 2, które przez 14 lat swojego istnienia takie urządzenia nigdy nie widziało na oczy. Zapraszam. Z racji tego, że na zewnątrz jest jeszcze troszeczkę za dużo słońca i nie byłyby to najlepsze warunki do polerowania, zaczniemy może od parametrów technicznych. Mamy 3 lata gwarancji, prędkość obrotowa 3700 obrotów na minutę, średnica dysku polerskiego w okolicach 25 cm. Urządzenie objęte jest certyfikatem TÜV, wyposażone w 5-metrowy kabel oraz 4 nakładki polerujące, 2 frotowe i 2 wykonane z futerka polerskiego. Tak wygląda nasz zestaw po rozpakowaniu. Mamy oczywiście instrukcję, samo urządzenie, on jest skomplikowany w obsłudze, tak naprawdę mamy tylko przycisk on-off. W tej chwili jest niepodłączone, no i nasz dysk polerski sporych rozmiarów. Oprócz tego wspomniany komplet nasadek i tak jak mówiłem, mam tutaj 2 nasadki frotowe. Warto sobie rozróżnić, czym będziemy pracować, czy będziemy pracować woskiem czystym, czy też pastą polerską, ponieważ no, nie warto tych nakładek w tym momencie mieszać. Zawsze jeden zestaw dobrze by mieć właśnie do wosku, a drugi do pasty polerskiej. I tak samo będzie z futerkami polerskimi. Tutaj również warto zachować takie rozróżnienie, aby po prostu później nie niweczyć efektów naszej pracy. Dobrze, w takim razie przejdźmy z powrotem do samochodu. Mam nadzieję, że warunki oświetleniowe się już poprawiły i tam przyjrzymy się jego karoserii, ponieważ ona również wymaga pewnego omówienia. Jak widzicie, karoseria nie jest pierwszej świeżości, no ma 14 lat, także nie ma się co dziwić. Są odpryski, generalnie cała jest matowa i tak naprawdę ciężko już ją w tej chwili jest domyć. Ja zrobię taki mały test, że za pomocą tej polerki wypoleruję jedną część tej maski i później porównamy efekt z tą drugą częścią niepolerowaną, czy ta praca w ogóle ma jakikolwiek sens, czy też go nie ma. Z racji tego, że to zmatowienie jest naprawdę duże, zaczniemy od takiej lekkościernej pasty polerskiej. Ja wiem, że ta firma jest dość kontrowersyjna i niektórzy pewnie w tej chwili wyłączyli oglądanie filmu, aczkolwiek no, ten lakier jest w takim stanie, że patyczkując się z nim raczej zbyt dużo nie zdziałamy. Tak więc zaczniemy od tej pasty turbo, a następnie przejdziemy już do takiej typowej pasty z woskiem, aby ten nasz samochód nabrał prawdziwego blasku. Nakładanie tej pasty ściernej zaczniemy za pomocą tej końcówki frotowej. Zresztą tak sugeruje nam instrukcja. No, nieźle to skacze i wibruje. W każdym razie teraz czas na futerko polerskie. Dobrze, futerko nałożone. Troszkę czasu z tym zeszło, aczkolwiek no, trzeba nabrać troszeczkę wprawy zakładanie tego na ten dysk polerski. Zaczynamy. Myślę, że starczy. Ocenimy sobie teraz efekty. Także tutaj mamy tą część, która była przed chwilą polerowana. A tutaj jest z kolei ta część, która nie była polerowana. Nie wiem, czy to widać na monitorze. No, na gołym okiem na pewno widać różnicę. Tutaj jest jednak zdecydowanie lepiej z tej strony. Może jeszcze pokażę z drugiej strony. Będzie wtedy inne odbicie światła. No myślę, że teraz lepiej. Tutaj faktycznie widać, że ta strona, która nie była polerowana, nadal jest bardzo matowa. Natomiast tutaj już jest zdecydowanie lepiej. Zobaczmy teraz, czy ta druga warstwa tej pasty z woskiem jeszcze poprawi ten efekt. Ok, w takim razie przystępujemy do nakładania tej pasty. Tutaj ona jest dość twarda.
kwadra, także wygodnie się to zrobi ręką. Ok, w tej chwili znowu rozprowadzimy to tą końcówką frotową. Przypominam, że w przypadku takiej pasty o właściwościach mniej ściernej w stosunku do tej poprzedniej warto zmienić tą końcówkę, żeby po prostu nie powodować dodatkowego niszczenia lakieru. Futerko również świeżutkie, także zaczynam. I pora na ponowną kontrolę. Tu z tej strony jest to na pewno lepiej widoczne. Tutaj macie ten stary lakier. Tu są pozostałości tej pasty, którą będę musiał za chwilę rozprowadzić. Ale no widać chyba ewidentnie, że ta druga połowa tej maski jest zdecydowanie bardziej błyszcząca. Tak więc ja osobiście jestem zadowolony. Myślę, że do amatorskiego użytku raz na jakiś czas to urządzenie na pewno się sprawdzi. I jak widzicie, no daje w miarę fajne efekty. Myślę, że mój samochód będzie z tego zadowolony, a już na pewno jakiś ewentualny jego przyszły kupiec. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się, a ja wracam do roboty, gdyż na razie wypolerowałem tylko jedną część. Do zobaczenia.